Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, za moment przedstawię dwie partie, które rozegrał Kramnik z Hansem Niemannem i to właśnie o Hansie Niemannem dwa słowa na początku. Mianowicie ostatnimi czasy doszło do porozumienia pomiędzy Niemannem a Carlsenem oraz Chesscomem i tutaj zawarto ugodę. Hans Niemann już może uczestniczyć w turniejach organizowanych przez Chesscom. No i ciekawy jestem, jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, czy Niemann będzie teraz zwyżkował z formą. Zobaczymy, to są oczywiście tylko moje takie przypuszczenia osobiste. Oczywiście tutaj Niemann jest silnym arcymistrzem. Nic mu nie udowodniono, jeśli chodzi o oszukiwanie w szachach, cheatowanie na żywo, czy też w internecie. Oczywiście on jako nastolatek przyznał się, że miał takie incydenty jako 12 i 16 latek bodajże, z tego co dobrze pamiętam, ale to mówię, każdy może popełniać błędy, grunt, żeby się do nich przyznać i ich nie powielać, szczególnie w tak pięknej królewskiej grze, jakie są szachy. Tutaj warto na pewno grać swoim mózgiem, moi drodzy, swoją uczciwością i sercem. Zachęcam do tego bardzo serdecznie, gdyż jest to tak piękna gra, że nie warto jej kaleczyć i też złe tutaj pomówienia w stronę właśnie szachów tylko im szkodzą. Więc zachęcam do uczciwości, do wspaniałej rywalizacji, do dziękowania sobie również po porażce. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, jeżeli w grę wchodzą emocje, ale to tylko wynika pewnie z uwarunkowań danej osoby. Moi drodzy, dużo by mówić. Wracamy do partii Hansa Niemanna z Kramnikiem. Pierwsza partia, ona została rozegrana w internecie, tempem 3 plus 2. Kramnik gra kolorem białym i rozpoczął ruchem e4. Niemann odpowiedział e5, skoczek f3, skoczek c6. Tutaj ta partia ma pewien podtekst, więc zachęcam do obejrzenia do końca. Kramnik gra goniec b5, skoczek f6 ze strony Niemanna, roszada, bicie na e4, d4 ze strony białych. To jest jak najbardziej teoria, skoczek na d6. Goniec postanowił wybić skoczkę jak najbardziej. Tutaj też można wybić pionka na e5, co jest ciekawe. I po takim zagraniu jest też ruch a4, więc białe na pewno tutaj odzyskują swoją figurę. Tutaj się nic złego nie powinno zdarzyć. Jednakże w tym momencie po wybiciu i wybiciu jest bicie na e5, skoczek f5, no i wymiana. Tutaj ten debiut, czyli obrona berlińska, była stosowana przez Kramnika też czarnymi wiele razy i był on jednym z lepszych specjalistów w tej dziedzinie w tym momencie. Plus białych jest taki w tym momencie, że są 4 pionki na 3 pionki na skrzydle. Minus czarnych jest taki, że są zdwojone pionki tutaj c7 i c6, ale plus taki jest, że jest para gońców. No, dużo plusów, dużo minusów. Kto lepiej potrafi grać w szachy, ten jest lepszy. Ach, masło maślane, ten potrafi to wykorzystać po prostu. No i cóż, nastąpiło h3 ze strony białych. W ogóle te partie bardzo często kończą się remisem. Głównym założeniem tutaj jest to, żeby czarne właśnie te partie utrzymały, jeżeli grają z bardzo silnym zawodnikiem. Niemann gra goniec c7, skoczek wychodzi na c3 i skoczek na h4 z próbą wymiany. Jak najbardziej można to tak zastosować. Ta wymiana jest w porządku. Tutaj czarnymi goniec zagrywa na e3. h5 gra Niemann. No i to jest ruch. Na pozór można go nie zrozumieć, ale chodzi głównie o to, żeby trzymać punkt G4, żeby białe za bardzo się nie rozwinęły na skrzydle i to jest takie neutralizowanie właśnie rozprzestrzeniania się pionków ze strony białych. Wieża daje szacha z A na D1, król oczywiście na E8, roszada to jest tu kompletnie niepotrzebna. Oczywiście widzimy, że pionek z C6 jest bardzo dobrym pionkiem, bo nie pozwala wejść skoczkowi, to jest normalne i chyba proste. Skoczek E2 ze strony Kramnika, goniec wychodzi sobie na E5, skoczek D4 z atakiem, przy okazji z obroną, goniec wraca na D7, zawsze są możliwości tego typu jak C5, dlatego goniec tutaj po przekonnych będzie dobrze sobie działał. Posunięcie F4 i właśnie C5 zagrywa Niemann, skoczek na F3, goniec wrócił na E7, gdyż musiał, i wieża na E1. Kramnik, moi drodzy, ja grałem z Kramnikiem, miałem przyjemność grać z Kramnikiem online. No, jego siła gry już nie jest tak porażająca jak kiedyś. Odczułem to na swojej partii, znaczy odczułem ją i tak boleśnie, bo przegrałem absolutnie, ale no, Kramnik kiedyś był rewelacyjnym graczem. No, uważam, że nadal jest, tylko że już oczywiście nie gra czynnie. Szkoda. Szkoda, bo chętnie bym popatrzył jeszcze na jego grę, szczególnie w szachach klasycznych. Goniec zagrywa na F5, C4 ze strony białych.
Wieża D8 gra Niman i w tym momencie gra tutaj kramnik B3, B6. To wiadomo, panowie grają sobie tak w szachy spokojnie, pokazując, że tu będą manewry, poprawiając nieco pionki, figury. Goniec zagrywa na F2, H4. No to jest ciekawe posunięcie, takie odpowiedzialne bym powiedział, bo goniec broni pionka. Wieża również, ale chodzi o to, żeby zatrzymać te dwa pionki, żeby nie było G4, bo jakby było, no to tu pionek w przelocie zbija na G3 i no po prostu jak przestawię, jakby tak było, to po prostu czarne tutaj też zdobywają pionka, ale ogólnie ta struktura pionów byłaby fatalna, więc nie wolno tego absolutnie białymi robić, dlatego też ruch H4, a odpowiedzialny ruch jest dlatego, że i goniec i wieża są przywiązane do tego pionka. Skoczek z gońcem go bardzo chętnie by zbiły. Póki co nie można, no i też zobaczymy, jak to się rozstrzygnie dalej. Wieża bije D8, król zbije na D8, szach. Król C8, tutaj król F1 ze strony białych, A5, rozprzestrzenianie się pionkami, król E2, król B7. Moi drodzy, ta pozycja jest remisowa, tutaj naprawdę nic nikomu nie grozi poważnego. Król C6, A4 i król wrócił na B7, w ogóle co jest ciekawe. Niman tak ciekawie gra w szachy, ma takie czasami dziwne ruchy, typu właśnie manewr tym królem, potem szybko wraca, jak tutaj się nic nie udało. Takie dosyć, można powiedzieć, logiczne podejście. Nieco dziwaczne. Jeżeli ktoś jest na wysokim poziomie szachowym, to potrafi takie rzeczy wyczuć. Król zagrywa na E3. Mi to jest troszkę ciężko wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że to nie jest teraz istotne, bo ciekawostka będzie na koniec, moi drodzy. Wieża zagrywa na H5. No ruch taki, który się przydaje w Berlince, to jest taki, no powiedzmy, obronny ruch, ale też coś trzeba grać, no bronimy pionka, wieża zagrywa na E2, król C8. Czasami wśród szachistów jest tak, i to w sumie jest częste, zauważyłem to nie tylko u siebie, ale też u arcymistrzów niektórych, że jak tłumaczymy jakąś pozycję, czy jakiś debiut, czy jakieś otwarcie, czy cokolwiek tłumaczymy w szachach, to nie zawsze to się da jasno i klarownie wyjaśnić. Bardziej potrafimy to zagrać, aniżeli wyjaśnić. No to jest trudne, bo na przykład intuicyjne posunięcie trudno wyjaśnić logicznie jakoś, tak łopatologicznie, żeby to mega zrozumieć, ale takiego nawyku na pewno się nabiera wtedy, kiedy zaczynamy dużo grać, dużo analizować, zaczynamy rozumieć te szachy, wtedy jesteśmy w stanie zagrać i czasem nie wiemy, dlaczego ten ruch jest dobry, nie potrafimy go wyjaśnić, ale wiemy, że on jest dobry. Ja wiem, jest to może trochę skomplikowane, ale tak szachiści mają. Moi drodzy, skoczek zagrywa na G5. W tym momencie właśnie skoczek tutaj celuje w to, żeby goniec go zbił. Jeżeli nastąpiłoby bicie i bicie, no to król zagrywa na przykład na F4, choć tutaj wieża wraca i nic się jakiegoś strasznego nie dzieje, ale jest możliwość zbicia wtedy na H4, ta pozycja byłaby remisowa. No więc tutaj w tym momencie Niman postanowił zagrać F6, pionek zbił, goniec wybił, skoczek zagrał na E4, no i rozbrykały się nieco gońce. Goniec daje szacha, król F3 i uwaga, wieża H8. Tutaj widzimy, że sprzężenie gońców nastąpiło. Goniec chciałby zbić pionka, ale wymiana wisi w powietrzu, więc wieża wróciła i jest możliwość już aktywnej gry tą wieżą. Oczywiście po takiej wymianie tutaj czarne się cieszą, bo rozszczepiają sobie pionki i to jest dosyć istotna informacja. Jednakże białe, tutaj kramnik gra skoczek G5, goniec wrócił, wieża D2. I goniec D7. Moi drodzy, wrócę nieco do pozycji tak nietypowo, dokładnie tej. W tej pozycji jest równiuteńko. Tutaj białe mogłyby na przykład grać wieżą i wracać. Wieżą i wracać. I stać w miejscu. Nie wiem, jak czarne miałyby się przebić. Nie mam pojęcia, ale właśnie po tym zagraniu zaczyna się właśnie troszeczkę to wszystko komplikować. Wieża zagrywa na D2, goniec D7, goniec E3, wieża E8. Król F2, goniec F5, skoczek F3, goniec C3 i tutaj wieża D1. Problem już mają białe. Białe mają problem, te gońce zaczynają nieźle świrować. Znowu goniec wrócił, bardzo tak ciekawie. No ten goniec i tak działa, a grozi ruch goniec C2 ze zdobyciem pionka. Kramnik wieża D2, król B8, ruch, powiem wam, dziwny w sumie, nie wiem po co. Nie mam pojęcia, ale Niman gra bardzo szybko, król B8. Nie wiem, nie potrafię wyjaśnić tego posunięcia, moi drodzy. Nie potrafię. Król się zachowuje logicznie, będąc blisko tutaj centrum, środka, a grając na B8,
Nie potrafię tego wyjaśnić, nie wiem, może sami wiecie, jaki tutaj miał cel czarny po zagraniu królem. Wieża e2, wieża d8, wieża d2 i wymiana nastąpiła, skoczek wybił, goniec c2, zahacza się na pionka. Król się zbliżył na e2, król c8, teraz zagrały czarne, goniec f2. Moi drodzy, król d7 idzie do centrum, no i kramnik tutaj nie wytrzymuje presji, bo ciężko też stać w miejscu, tak naprawdę, bo jeżeli król by na przykład odszedł, goniec zagrał na e1 i tak byśmy powtarzali ruchy, no to czasem jest tak, że goniec wchodzi na c3, bije skoczka i tutaj jest masakra z pionkami, ale przy różnobarwnych końcach jest bardzo duża szansa, żeby to zremisować, szczególnie, że tu pionki stoją na czarnych polach. Jednakże kramnik wybiera ruch skoczek na f3 i chce tutaj tego pionka po prostu wybić. Na co Niman, goniec b3 i czarne po prostu dostają dobrą pozycję. Kolejny raz pionek zostaje wzięty, goniec na h4, goniec c6, wybicie, wybicie, skoczek h4, a4 zasuwa Niman pionkiem g4. No i widzimy tutaj takie małe wyścigi, można by powiedzieć, ale moi drodzy, pozycja tutaj białymi jest opłakana. Niman wykonuje teraz bardzo ciekawe posunięcie, naprawdę mega dobry ruch. Goniec e4. Piękny ruch. Jeżeli by białe zbiły, no to pionek tutaj zasuwa do pola przemiany. Nie ma go jak złapać. No więc król c3, c6, żeby zagrać b5 i połączyć pionki. W razie czego g5, bicie, bicie. Król e6, moi drodzy, zostało zagrane. G6 i król f6. W tym momencie kramnik poddał partię, no bo tutaj po prostu grozi wzięcie pionka. Końcówka jest kompletnie wygrana czarnymi. I panowie zagrali drugą partię, jednakże doszło do takiej pozycji. Od początku Niman zagrał e4, kramnik f6, d4, Niman i pionek na g5. Kramnik podstawia mata w trzecim ruchu, jednakże Niman nie daje tego mata i poddaje partię. O co tutaj w ogóle chodzi? Kramnik po prostu zbuntował się w poprzedniej partii, że został tak sromotnie ograny i prawdopodobnie podejrzewa Nimana znowu o oszustwo, dlatego też tak się zachował, grając f6, g5. Bez sensu, znaczy ruchy są oczywiście bez sensu, ale to jest znak protestu ze strony kramnika, a Niman na znak protestu poddaje partię białym kolorem, więc no cóż, ruch przed matem i poddaje partię. Nie wiem, o co chodzi, nie chcę tutaj siać jakiejś specjalnej zadymy, tylko powiedzieć to jako ciekawostka. No jest to rzadki obrazek w szachach, szczególnie na tym poziomie. No przynajmniej się coś dzieje kontrowersyjnego, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie skończy się źle. Ciężko mi ocenić, o co w trawie piszczy, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.